Słucham propozycji, ilu członków ma liczyć Rada Sołecka Sołectwa Chojno. 5 osób. Czy jest inna propozycja? Nie widzę, w związku z tym proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za tym, żeby Rada Sołecka liczyła 5 osób? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No jak wszystko dziś w Chojnie, jednogłośnie. W takim razie, Szanowni Państwo, otwieram listę kandydatów do Rady Sołeckiej. Jakich kandydatów chcielibyście Państwo zgłosić do Rady Sołeckiej? Maria Dębina. Pani Maria Dębina, czy Pani wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Pan Paweł Kal. Pan Paweł Kal. Czy Pan Paweł wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Pan Bogdan Człapa. Czy Pan Bogdan Człapa wyraża zgodę? Wyraża. Pan, po kolei, Pan Mateusz Janka. Czy Pan Mateusz Janka wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Pani Monika Szczudrzyńska wyraża zgodę. Tak? Oczywiście liczba kandydatów do Rady Sołeckiej jest nieograniczona. Do Rady Sołeckiej wejdą osoby, które uzyskają największą ilość głosów. Pani Monika Odwrot. Czy Pani Monika Odwrot wyraża zgodę? Tak, to, bo nie znam, przepraszam. Tak. Słucham, następne kandydatury. Pani Anna Szymczak. Czy Pani Ania wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Czy są jeszcze kandydatury do Rady Sołeckiej? Pan Dariusz Kujawa. Czy Pan wyraża zgodę? Pan wyraża zgodę. Jesteście Państwo niesamowici. Wczoraj w jednym z sołectw były próby wybrania kandydatów do Rady Sołeckiej i chyba przez, nie wiem, 30 minut to trwało i każdy po kolei mówił albo nie wyrażam zgody, albo albo nie, albo jedna osoba nawet wyraziła nie w postaci chyba głupia jesteś. Czy jeszcze jakaś kandydatura? Jeśli nie, zamykam listę kandydatów, informując, że na tej liście jest 8 osób. Pani Maria Dębina, pan Paweł Kal, pan Bogdan Człapa, pan Mateusz Janka, pani Monika Szczodrzyńska, pani Monika Szwak-Odwrot, pani Anna Szymczak i pan Dariusz Kujawa. 8 zatem osób znajdzie się na liście. Proszę Państwa, jest już protokół. Komisja skrutacyjna w składzie Państwu znanym. I w tym miejscu od razu Komisji Skrutacyjnej bardzo dziękuję za ciężką pracę, bo rzeczywiście roboty było sporo. Panie się znakomicie spisały. A oto ich ostatnie dzisiaj dzieło, czyli protokół komisji, która wybrała Radę Sołecką Sołectwa. W głosowaniu uczestniczyły 64 osoby. Wszystkie głosy były ważne, nie było głosów nieważnych. I kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Pani Maria Dębina 30, pan Paweł Kal 43, pan Bogdan Człapa 50, pan Mateusz Janka 22, pani Monika Szczodrzyńska 5, pani Monika Szwak-Odwrot 25, pani Anna Szymczak 29, pan Dariusz Kujawa 49. A w związku z tym uzupełniają skład Rady Sołeckiej obok pana sołtysa pan Bogdan Człapa, pan Dariusz Kujawa, pan Paweł Kal i pani Maria Dębina. Bardzo dziękuję i gratuluję.
Myślę, że pan sołtys będzie miał wielką pomoc w postaci Rady Sołeckiej, a ponieważ różnice głosów również u tych osób, które się do Rady nie dostały, były tak minimalne, że pan sołtys na pewno może liczyć na to, że te osoby już poza Radą też będą go wspierać i pomagać we wszystkich inicjatywach.